Siema, dziś sobie porozmawiamy o tym, czy w ogóle skin Starshelly powinien być w ogóle dostępny w Brawl Stars. A więc tak, jak wiecie, można było go zdobyć poprzez zalogowanie się do Brawl Stars w 2018 roku na święto. Był on wtedy za darmo i ja widziałam naprawdę bardzo mało osób go ma, bo jak byłem na arence, to było chyba 3-4 graczy, którzy mieli tego skina, a gram naprawdę już ponad pół roku. Więc jak widzicie, skin bardzo rzadki. I ogólnie tak. Do czego dążę? Dążę do tego, czy ten skin w ogóle powinien się pojawić w Brawl Stars. No, moim zdaniem jest to zbyt limitowany skin, więc powinien być do kupienia, nie za darmo. Na przykład za jakieś 10 tysięcy starpointsów lub 5 tysięcy starpointsów. Piszcie swoje propozycje oczywiście w komentarzach. I czy ten skin w ogóle powinien zostać do Brawl Stars? Jeżeli już mają go dodać, to żeby on był jakiś do kupienia, a nie za darmo. Za darmo moim zdaniem to nie jest dobry pomysł, ponieważ to jest zbyt rzadki skin, żeby był za darmo, a wtedy by stracił po prostu rzadkość. Oczywiście piszcie też swoje propozycje w komentarzach. Bo moim zdaniem, nawet jak go nie mam, to nie powinien zostać dodany, bo by stracił rzadkość w Brawl Stars. A naprawdę to jest bardzo rzadki i limitowany skin, bo mało osób wtedy grało w Brawla. Można by było jeszcze go dostać w 2020 roku poprzez zmienienie lokalizacji chyba na Chiny, bo w Chinach właśnie była premiera Brawl Starsa. I wtedy można by było go sobie jeszcze zdobyć, ale to już za późno oczywiście, bo mamy 21. Dobra. Ogólnie wszystkie nagrody, jakie zostały dodane do Brawl Stars, to skin Ricochet, którego oczywiście posiadam. Czerwony rycerz, czerwony smok rycerz Jessie. Oczywiście też go posiadam, bo on był chyba kiedyś za darmo. Jeszcze tego wtedy jeszcze nie przegapiłem. Ale jeżeli był jeszcze chyba Bull, tak to był Bull, skin do Bulla. Bull Król Barbańczyków czy coś takiego. To też jest limitowany skin, ale większość osób go ma, bo Starshelly to jest naprawdę bardzo, bardzo rzadki skin. A jakby mieli już coś takiego dodać, to na przykład do jakiegoś innego zadymiarza, też star, ale nie na przykład do Shelly. Okej, okay, tutaj. Dobra, oczywiście zostawiacie łapki w górę i subskrypcję. I oczywiście piszę swoje propozycje w komentarzach. I tutaj dodam pierwszych trzech znajomych. Jak coś, to wbijacie do mojego klubiku, który się na pewno rozwinie. Nazwę macie nawet w opisie pod wcześniejszym filmem, jak wbijać 15 rangi i 20 w Brawl Stars. Dobra, moim zdaniem ten skin nie powinien zostać dodany, bo by stracił po prostu rzadkość. W ogóle ja wam może pokażę, jaki to jest skin, bo jak on wygląda, bo może większość osób nie wiedzieć, a może wiedzieć. No tak, to w podróbach w Brawlu jest, jak zawsze. Time to seal the deal. Dobra, sorry. No i tutaj jest właśnie, tak ten skin się prezentuje. I on jest naprawdę bardzo rzadki. Bo naprawdę jak na pół roku grania i tylko 3-4 chłopów, którzy mają tego skina, to jest naprawdę bardzo rzadki skin.
Jeżeli go macie, się pochwalcie w komentarzach. Ci, co też napiszą swoje ID, też przypnę serduszko. Chętnie was dodam do znajomych. Dobra, ogólnie to by też było na tyle i jakby mieli takie coś dodawać, to bym naprawdę polecił, żeby to nie był skin do Starshelly, tylko żeby to był na przykład skin też Star, ale na przykład do Edgara albo... Żeby to nie był po prostu skin do Shelly, bo straciłby po prostu rzadkość, nie byłby rzadki. Ja naprawdę, wszyscy moi koledzy nie mają tego skina, czyli po prostu bardzo rzadki skin. A grali od 2019 roku, więc rzadki mega. Ogólnie pokażę wam, jakie inne dwa skiny zostały kiedyś dodane do Brawl Stars. Pierwszy to jest skin właśnie taki. Czerwony smok Jesse. I następny to Król Barbańczyków Bull. Na 10 lat Supercell. To został dodany. Oczywiście może większość osób go mieć, bo to już był dodany na 10 urodziny Supercella. Tej gry oczywiście. Czy tam chyba firmy Supercell. Tak, firmy Supercell, okej. No i też była kiedyś taka fajna promocja, że można było sobie tego skina kupić za 30 gemów. Teraz kosztuje 80 gemów. Napiszcie też w komentarzach, kto tego El Rudo Primo ma. Napiszcie też, jakie macie rangi w Lidze Mocy. Też mnie to ciekawi. Albo po prostu napiszcie swoje ID. No i zaczniemy też nową serię ocenianie kont waszych w Brawlu. Oczywiście od 1 do 10 będzie ocena. Zależy oczywiście, ile macie puszek, jakie macie rangi. Jeżeli macie ponad 20 tysięcy pucharów i macie jakąś na przykład 12-13 rangę, to niestety spada to, bo powinniście mieć naprawdę 15, 17, nawet 25 rangi. Zależy, jak to wbija. Dobra. Dobra, ja tego El Primo dojadę. Ogólnie to by było na tyle. Moim zdaniem ten skin by stracił rzadkość, jakby został dodany do gry. I nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żeby go dodawać, bo po prostu by stracił tą rzadkość, a wiadomo, że to jest bardzo limitowany skin. Bo tamte skiny Smok, Jesse, czy też ten Bull, to nie są takie limitowane skiny jak akurat Star Shelly. No i oczywiście zostawcie łapkę w górę, suba. No i ja już się zaraz z wami żegnam. No, piszcie też swoje propozycje w komentarzach, bo to nie jest tylko moja opinia. Moja opinia jest taka, żeby po prostu ten skin nie został dodany do gry, a jak już chcą go dodać, to niech zostanie dodany na przykład skin. Właśnie co mówiłem, Edgar, Star Edgar, coś takiego, nie? To by było... Ani skin by nie stracił rzadkości, a naprawdę by był pewnie bardzo fajny. Bo akurat tamten skin, Star Shelly, to jest limitowany skin i straciłby rzadkość, jakby został dodany do gry. Albo na przykład, żeby on został dodany po na przykład wbiciu 20 tysięcy pucharów. Albo tam wbicie jakiejś specjalnej rangi, jakiejś elitarnej czy coś takiego. Elita na przykład. Za elitę, jeżeli odblokujecie, to powinien na przykład być taki skin, no nie? To już by mógł być Star Shelly, ale inaczej to niestety nie rady. Dobra. Ja już się z wami żegnam, trzymajcie się, no i do zobaczenia w następnym odcinku.